będzie żył. Musiałem wcześniej wstać, żeby przyjechać do klienta, zabrać od niego drzwi, ponieważ lekko dziś się uszkodziły, musimy je po prostu przemalować. Także, a żeby to zrobić, musieliśmy to zrobić wcześniej rano, aby jeszcze dzisiaj je odwieźć, żeby zdążyły wyschnąć, także to działa. Już jestem w domu, także zaczynamy kolejnego vloga. Dzień dobry. Za chwilę mam spotkanie z klientem, znaczy przez Skype'a rozmowę i będziemy rozmawiać na temat drzwi. Tutaj już mam przygotowane takie drzwi, żeby pokazać co jak z czym, żeby można było szczegóły. Jakieś próbki, jak co jest sklejone. Komputer gotowy, notatnik. Tylko muszę coś jeszcze nałożyć na siebie, także czekajcie, 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 czekajcie. Teraz lepiej. Osoba, do której próbuje się dodzwonić, jest niedostępna. Proszę zostawić wiadomość po sygnale. Po rozmowie z klientem było dosyć pozytywnie, myślę, że wszystko pójdzie w dobrym kierunku. Także taka rozmowa jest dosyć ważna, myślę, że taki kontakt z klientem i opowiedzenie o swoim produkcie, w jaki sposób jest zrobione, aby też go bardziej przekonać i żeby bardziej go przekonać do tego. Dobrze, teraz już po rozmowie, teraz dzisiaj jeszcze robię taki test. Nie wiem, czy to będzie widać. Test kariery.pl. Chyba to jest bezpłatne. Zobaczymy, zobaczymy co mi tutaj wyjdzie. Także jest to mi potrzebne do pewnej rzeczy, także ale zobaczymy co z tego będzie. Niedługo mam spotkanie z Andrzejem Burzyńskim. I podzielę się tym testem z nim, aby też zobaczyć w jaki sposób i gdzie może tutaj dalej swoje ścieżki kariery poprowadzić. Zobaczymy. A wyniki testu są dosyć ciekawe. Naprawdę test jest darmowy i warto, warto naprawdę, aby sobie każdy taki test zrobił, aby wiedział jakie są jego silne strony i silne strony lub w ogóle co ta kartka czy ten komputer powie po wypełnieniu tego testu, ponieważ może to nam otworzyć pewne spostrzeżenie na nas samych tak naprawdę. Także wyszło dosyć ciekawie, ponieważ wyszło coś takiego.
In NFEJ, mentor obrońca, cechy istotne dla zawodu. Posiadasz intuicję do rozumienia sytuacji ludzi, wierzysz w silne ideały i masz swoje zasady, jesteś urodzonym przywódcą, jesteś wrażliwy, współczujący w stosunku do innych, jesteś zorientowany na obsługę i przyszłość, cenisz sobie prawdziwe, głębokie relacje, jesteś pościągliwy i pokazujesz swoje prawdziwe ja, lubisz pracować nad szczegółami tylko wtedy, gdy sprzyjają twoim celom, zawsze szukasz znaczenia i celów we wszystkim, jesteś marzycielski i kreatywny, jesteś emocjonalny, pracujesz, kierujesz się logiką i racjonalizmem. Polegasz na intuicji, by zrozumieć cele i pracujesz, by je osiągnąć. Tutaj jest jeszcze cały opis. I na końcu możliwe ścieżki kariery. Duchowny, nauczyciel, pisarz, doradca edukacyjny, pracownik marketingu, naukowiec, doktor, dentysta, pracownik opieki medycznej, na przykład chiropraktyk, psycholog, psychiatra, doradca, pracownik socjalny, muzyk, artysta, fotograf, opieka dziecięca, wczesny rozwój dziecka. Także dosyć ciekawie. Także polecam taki test zrobienia każdemu, także może to zmieni perspektywy. O pewnych rzeczach może nie wiemy. O tych rzeczach, które niektórych już wiedziałem od jakiegoś czasu, także gdzieś tam moje ścieżki gdzieś tam idą też w przemawianie i tym podobne, także zobaczymy, co z tego będzie. Test kariery.pl. Może pani próbkę wysłać? Żeby rozmowa z klientami przeprowadzona, także zostało jeszcze tylko jedną pracę muszę sprawdzić, dlatego teraz pojadę, ale tego za bardzo nie będę kamerował i jeszcze w jedno miejsce się udam, które już odwiedziłem raz, nic nie mówiłem, ponieważ zobaczymy, jak to będzie z moją systematycznością, zobaczymy. Może to dzisiaj pokażę, także i później jeszcze będę trenował przemowę, którą będę prezentował w wrześniu na takim spotkaniu. Dobrze, w Warszawie. Zobaczymy. Do działa. Robię już dzisiaj drugi test, dzisiaj dzień testów takich elektronicznych, także
Jeszcze byłem na siłowni, jak widzieliście, i jeszcze spotkać się z dwoma klientami. Ale test następny robię. Robiąc test, usłyszałem jakieś dziwne dźwięki w swoim domu, w swoim kominku. I... A tu taka niespodzianka. Zaraz ptaszka wypuścimy. Jakoś to trzeba zrobić bezpiecznie. No nie. Złapany. Co ty, nie chcesz wylecieć teraz? Do ci wody? Daisy do budy. Woda z cukrem. Będzie żył. Musi sobie trochę odpocząć. Troszeczkę przymkniemy, żeby gdzieś przypadkiem nie wyleciał. O. I poleciał. Uratowaliśmy ptaszka. Wracamy do testu. Chciałem powiedzieć troszeczkę o tych testach, które robię, ponieważ uważam, że warto robić takie testy i jakiegoś czasu chciałem zrobić takie testy, dopiero przez to, że z Andrzejem będziemy się spotykać i tam kombinować i rozmawiać o różnych sprawach, więc Andrzej mi podesłał dwa testy. Test osobowości i drugi test. Czekajcie. I test kariery. Dlaczego warto jest to zrobić? Ponieważ jeśli dobrze zinterpretujemy, dobrze to w miarę wypełnimy, to jesteśmy w stanie się więcej o sobie dowiedzieć. Co tak naprawdę nami mniej więcej kieruje i co... W którym kierunku może byłoby warto się udać? Ponieważ jeśli mamy pewną osobowość, mamy też pewne zachowania, które powodują, że w pewnych zawodach możemy się czuć źle. Czy tak samo w tym teście kariery pokaże nam to, że na przykład nie pracujemy w odpowiednim zawodzie. I wtedy możemy też poszukać odpowiedniego zajęcia, które nas w pełni zaangażuje i wtedy tak naprawdę spowoduje też to, że z biegiem czasu będziemy mieli więcej pieniędzy, ponieważ będziemy robić coś, co sprawia nam większą satysfakcję, coś, co po prostu bardziej lubimy. I choćby tylko dlatego jest warto to zrobić, żeby poznać, w którym kierunku warto się udać. Aby coraz lepiej w naszym życiu wszystko działało i wtedy nasze życie staje się bardziej wartościowe. Po prostu warto jest poznać samego siebie. Oczywiście od czasu do czasu jest warto powtórzyć taki test. Takie testy są za darmo, są też płatne, bardziej zaawansowane, ale warto jest zacząć od tych bezpłatnych.
Także zachęcam do zrobienia takiego testu i linki dam pod spodem. Także te testy, które ja zrobiłem, możesz zrobić bardzo szybko i wyniki cię mogą zaskoczyć i zaciekawić. Także to wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję za wszystkie subskrypcje. Do zobaczenia niedługo. A, zapomniałbym powiedzieć. Przeczytałem dwie książki w tym tygodniu. Jedna to jest Richard Branson, Od zera do milionera. Ciekawa pozycja, ale troszkę za krótka i ta pozycja jest jakby robiona przez polskiego twórcę. Brane materiały były z różnych pozycji książkowych, artykułów, bloga i tym podobne, więc w dwie godziny jest dosyć tak streszczona cała historia. I lepiej mi się wydaje zagłębić się w pozycję oryginalną Richarda Bransona. Nie pamiętam, jak one się nazywają, ale są na pewno bardziej rozwinięte. Jeśli ktoś chce pobieżnie taką historię sobie zapoznać, jak to mniej więcej w skrócie ta historia Richarda Bransona wygląda, także to wtedy polecam, ale jeśli ktoś chce bardziej dogłębnie w to zajrzeć, to lepiej od razu się przerzucić na tą grubszą pozycję. I druga pozycja, Arnold Schwarzenegger. Ta pozycja to nie jest ta główna książka, która została niedawno wydana przez Arnolda Schwarzeneggera. Jest to pozycja też napisana przez jakiegoś polskiego autora z różnych tak blogów i w ogóle, ale całkiem przyjemnie opisana i odnosząca się do wielu artykułów gdzieś tam prasowych czy bloga też i tym podobne, ale już bardziej rozpisana. Co prawda czekam, kiedy w audiotece będzie ta główna pozycja Arnolda, która została niedawno wydana. Pamięć absolutna, tak to się nazywa ta książka. Także czekam, ale ta jest bardzo godna do polecenia i fajnie też tam jest to opisana, ta cała historia. Także dobra, teraz już naprawdę wszystko. Goodbye.